Cmentarzysko samochodów. Zarośnięta posesja skrywa w sobie pamiątkę z czasów PRL-u, tworzącą niegdyś wspaniałą kolekcję samochodów. W czasach swojej świetności kolekcja liczyła około 300 samochodów oraz 200 motocykli. Była to jedna z największych oraz najdroższych prywatnych kolekcji samochodów w Europie. Kolekcja należała do Tadeusza Tabenckiego, kierownika Wydziału Komunikacji w Warszawie. Dziś auta pokryte rdzą niszczają z dnia na dzień, tworząc swego rodzaju cmentarzysko samochodów. Z roku na rok jest ich coraz mniej. Wśród aut znajdujących się na cmentarzysku można dostrzec Porsche 911, Pontiac Fiero i stare Bugatti. Są także Mercedesy, Trabanty, Wartburgi i Moskwicze.
Większość z aut znajdujących się na posesji nie wyjeżdżała z niej od ponad 30 lat i prawdopodobnie już nigdy nie wyjedzie. Nie wiadomo, co stanie się z resztkami tej pięknej niegdyś kolekcji samochodów. Zobacz również inne nasze filmy. Polub nas na Facebooku. Odwiedź nas na www.urbex.su oraz subskrybuj kanał.